Mam dwoje dzieci. Karolinkę ma 20 lat i Jana jest niepełnosprawna ze względu na słuch, więc no, muszę też jej poświęcać czasu i no, aktualnie nie pracuję. To dość długa historia. Jak miała 1,5 roczku, okazało się, że nie słyszy. Okazało się, że ma bardzo głęboki niedosłuch. Dostała aparaty, które w ogóle jej nie dały żadnej korzyści. Nauczyła się Karolina czytać z ust. Cześć, mamo. Cześć. Ja cię pokażę coś. Co? Może ta mowa nie jest tak wykształcona i tak zrozumiała, jak my mówimy, prawda? Ale stara się, chodzi na rehabilitację, uczy się tej mowy cały czas. Jak się w ogóle dowiedziałam, że Karolinka nie słyszy, więc miałam wielkie pretensje do całego świata, dlaczego akurat moje dziecko. Tym bardziej, że sama ją wychowuje. Nie daje się, bo to przecież moje dziecko, prawda? Karolina waży około 90 kg. Przy jakim wzroście? Wzrost ma 1,58 m. Mało jem. Nie wiem, to tylko jestem Kuba, bo mało jem. Przyjedzie tam na wieś do mnie, a patrzę w torebce tam papierki. Oj, mówię, Karola, ty się nigdy, mówię, nie odchudzisz, jakbyś jadła cukierki. Ze szkołą też był problem, dlatego że poszła do technikum fryzjerskiego i nowa szkoła, nowi ludzie, nowa sytuacja, tak ją przygnębiła. Gdzieś tam rówieśnicy śmieli się, nie to, że z tej wymowy, prawda, to jeszcze z tej otyłości, więc dostała takiej nerwicy, że na jakiś czas powiedziałam, odpuściłam całkowicie tą szkołę, bo dla mnie ważniejsze było dziecko i jej zdrowie. Akurat oglądaliśmy ten program pana Kondrada i ona to zauważyła. No i tak do mamy, żebyśmy napisali razem to, tamto. Ale córka tak nie zwracała jeszcze uwagi, ale później już Karolinka, mamo, napisze do telewizji tego, no i napisali. Bardzo proszę, przyjaźń mnie, pokramu ochotu żadnie, na czytanie sama, żeby nie płynąć, bardzo pokramu pana o pomóc. Będę córkę wspierała tym, że żeby była silna. Zmienię nawyki żywieniowe w domu na pewno też. Pod tym kątem już jej, prawda? Postaram się wspierać ją nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Dużo by się zmieniło, myślę, życie jej, gdyby zeszczuplała. I by była szczęśliwa wtedy, no i dla zdrowia. I dla zdrowia. Bo bardzo złe ma wyniki w tej chwili. I by była inną na pewno dziewczyną.